Ja jestem Glenco i dzisiaj z Mareczkiem pokażemy wam 10 nietypowych aplikacji na telefon. A do tego wykorzystamy świeżutki, jeszcze ładnie pachnący Realme 8. I dobra, zaczynamy od pierwszej aplikacji, nazywa się Jellyfier. Korzystałeś z takiej aplikacji kiedyś? Nie, ale już mi się podoba. Tu już jest wgrane automatycznie jakiś budynek czy coś, ale z tego co wiem, można tu wgrać własne zdjęcie. Jeszcze jest zdjęcie wgram? O jego pięknego pyszczku. Nie! Nie tak blisko. Dobra, chcesz się pobawić twoją twarzą? Pobacz ją. On się zeszł ręką. Nie wiem jak długo można korzystać z tej aplikacji. Jakby zainstalowanie jej na chwilę tylko po to, żeby się pobawić twarzą Marka jest wystarczające. Fajna apka, ale szybko się nudzi. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w tym telefonie, to sam ekran Full HD Plus z odświeżaniem 120 Hz. W telefonach ze średniej półki nieczęsto się to zdarza, więc to na pewno duży plus. Aplikacja numer 2, może trochę sportu? A dawaj, trochę sportu, przyda się. Wybierz swoją maszynę. Dobra, ja po czerwona. Najszybsza? O te. Co ma, co mam wchodzić, tak? Coś takiego? Może się potem pochwalić, o. Aaaa! Szkoda, że jakby nie da się chyba osiągnąć więcej w tej grze niż 20 czegoś na godzinę. I to ciekawe, jak się odblokuje kolejne maszyny. O, je? Można. Ciekawe, czy da się szybciej. Ej, tu jest gorzej chyba. Nie potrafię tak szybko. Bo to może jest tak właśnie, że im dalej, tym ciężej. Spróbuj teraz. Spróbuję, sam to ocenisz. Tobie to idzie dużo łatwiej. No, też... Zwinne paluszki. Kolejną rzeczą, na którą to zwrócimy uwagę, to procesor, który się znajduje w tym telefonie. Jest to MediaTek Helio G96. Możecie go kojarzyć z poprzedniej wersji, która była mega popularna. G95 i bardzo chwalona. Hot-o-meter! Sprawdzimy, jak bardzo jesteśmy gorą... O! Choose photo! Masakra, jak to nie wyskoczy milion... Niesamowite. O! Please scan. O, nie wiem, czy słyszycie te dźwięki, ale tu plusik do tej aplikacji. Co? I jak jestem? O! Smoki! To nie ty, tylko RZG zdań, więc... Ale... Teraz musisz tym zrobić foto. A, to jest śliczne. Możemy też powiedzieć o matrycy, w której tu się znajduje. Matryca ma 50 megapikseli z tyłu i 16 z przodu. Jaki ty jesteś? Crazy Hot? To też jest czemu dobre. Jestem tak słabo? Oficjalnie przegrałem pojedynek na piękność. Marek wygrywa. Kolejna aplikacja. Wykrywacz kłamstw. O, końcu się dowiemy wszystkich tajemnic o Marku. Proszę nacisnąć odcisk palca i rozpocząć. Dobra, okej. Okay. Ja klikam, a ty mi zadajesz pytanie, tak? Dobra. Czy związek między tobą a Glencem jest prawdziwy? To kłamstwo. Mówisz prawdę! Nie! Czy zgapiasz kontent od Blowka? Nie! Mówisz prawdę! Powiedz to! Czy masz dziewczynę, Jakubie? Nie. Skłamałeś? Skłamał! Wszystkie drogie panie, niestety chłopak jest zajęty. Trudno. Kolejna aplikacja. Tym razem odpalamy, z tego co widzę, to jest prawdopodobnie najdziwniejsza aplikacja na świecie. To jest Virtual Face Mask, więc możemy sobie wybrać, jaką maskę chcemy założyć. Więc wybrałeś maskę klasyczną i możemy sprawdzić, jak pasuje. Serio, to jest tak? Ja musiałem robić zdjęcie i patrzysz. I co, jest git? Jak byś to ocenił, Bartek? Realistyczna? No to realistyczna bardzo, no tak. Tak, tak. Ja myślałem, że robisz zdjęcie i nakładasz maskę na twarz. Nie, 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 to... Aż tyle feature'ów ta aplikacja nie ma. Wow, Kuba! Ale do twarzy ci mnie. Wow! Mi się kiedyś zawsze podobały te aplikacje, co miałeś piwo i go przychylałeś i nie wypiłeś, nie? Pamiętasz to? A nie zdradzaj tego, bo patrz co jest w kolejnej aplikacji. Jest to aplikacja do picia. Oczywiście. Co ty gadasz? A było ci z tego truneczka. Wow! Kuba! 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 Hej, się napełniło. Marek musi ze mną wypić. Jak to zawsze gadają, ze mną się nie napijesz. To szybciej. Na 3 baty, a nie na 4. Jeszcze gadałem przy tym, mówisz tak? Kiedyś to było bardzo popularne. Jeszcze mi się kojarzy inna aplikacja podobna. Golarka do włosów. Było, ale było, no. Miały tylko sam dźwięk. Jeszcze powiesz, że ją masz pobraną. Niestety nie. To w kolejnym odcinku. Kolejna aplikacja. Teraz będziemy kroić. To jest ciasteczko z wróżbą? Zobaczmy, co nam wykryło. Znaczy, co dostaliśmy? Yesterday, use up to much of today. Dobrze, nie potrafię angielskiego. Ja też, no. To był chiński w ogóle. Aplikacja, jak to się nazywa? ASMR? Bo są takie rzeczy, które sprawiają satysfakcję po prostu zrobienia tego. I to niby symuluje satysfakcję z krojenia. Dźwięk jest tak okropny. A ty jak przyjeżdżasz, to on równo tak samo to przyjeżdża? Wystarczy nacisnąć. Okej. Ale krótko przytrzymasz.
Lekko nakroiłeś, ale słodko. Nie czuję się, żeby to była satysfakcja, jakby ten dźwięk jest z tego tak okropny. Kolejna rzecz, możesz spróbować. Dobra. Jezu, to jest okropne, to nie jest teraz nie jest nic przyjemnego. A, bo tu są inne rzeczy. Yeah. Mamy 200 dolców, to możemy kupić sobie nożyk. Mam nadzieję, że przynajmniej inny dźwięk będzie. No jest taki smooth chyba, nie? Albo ten sam. Mam wrażenie, że jest ten sam. Ten sam dźwięk i no. Ta sama czynność, więc nie wiem, jak długo można w to grać. Kolejna aplikacja. Tym razem trochę ryzykowna. Oj, masz 18 lat? Mam. Musi mieć 18 lat, żeby zagrać tą grę. Tutorial? Nie. Game! Yeah! Rzuć wysoko telefon. Żeby było bezpiecznie, wykorzystamy do tego etui, który jest dostarczony razem z telefonem, więc zaraz wyciągamy i... Ej, spoko! Patrz. O, okej, okay, dobrze nałożyłeś? To pierwszy. To ty! Bo ty potrafisz łapać. Dobra, pierwszy rzut. Teraz się boję. A czekaj, mogę rzucić tak. Dobra. Okej, okay, twoje to... 27 cm. 39. Jeszcze jeden rzut? 39,5. 47, dobra. Nie. Jeszcze dam radę wyżej. 52, pół metra. 0,82. A ta aplikacja mi się chyba najbardziej podoba na razie ze wszystkich aplikacji. Widzę w niej potencjał na imprezy. No. O czym jeszcze warto wspomnieć, to o baterii. Bateria jest przeogromna. 5000 mAh, co dla mnie jest szokiem. Wow. Dodatkowo mamy możliwość ładowania ładowarką o mocy 18 W. Czyli całkiem szybko. Jak jest, nawet jak wam się telefon jakimś cudem rozładuje, to pamiętajcie, że można szybko naładować i lecieć dalej z TikTokami. Kolejna aplikacja to będzie coś, co ci nie mogę pokazać na razie. Zagwiszcz. Jest to aplikacja do szukania telefonu poprzez gwizdanie. Zajebiste, naprawdę. Co w sumie trochę mnie zaskoczyło, ale... Nie, no ja na pozytywnie. Tak, no. Mi by się to strasznie przydało. Ja często coś tracę, gubię. Ja by wszystko reagowało na gwizdanie, nice. Jedyną wadą jest tego, że ja nie potrafię gwizdać, więc aplikacja spoko, ale nie dla mnie. Telefon jest dostępny w dwóch wariantach. Czarnym, taki jak tu mam, i fioletowym. No i oczywiście telefon posiada NFC, co jest dla mnie teraz jedną z najważniejszych funkcji, bo mogę płacić sobie bez posiadania karty. Czas na ostatnią aplikację, jest to symulator pewnie. Symulator Szumiego. Nazywa się Fart Symulator, ale patrzcie. Naciskasz? Czemu zawsze? Nieważne, czy Szumi jest na nagrywce, czy go nie ma, z nami zawsze jest. Zawsze się śmiejemy z Szumiego. Mam nadzieję, że Szumi nam kiedyś wybaczy, albo zapisuje wszystkie te rzeczy, te żarty, z którego się śmialiśmy. A potem nam taką ripostę machnie, albo jakiś prank na nas wykona. A aplikacja wyłączona.